pierwsza z inwestycji drogowych, którą realizujemy w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych. Mamy nadzieję, przede wszystkim to jest inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców przez wiele lat i nie udałoby się jej zrealizować, gdyby nie bardzo dobra współpraca z naszymi partnerami w ramach RIT-u, ale też przede wszystkim bardzo dobra współpraca z naszym powiatem ciechanowskim. Dlatego, że część inwestycji drogowych bezpośrednio sąsiaduje z drogami, które należą już do powiatu ciechanowskiego, także część inwestycji realizujemy my jako miasto Ciechanów, a część inwestycji będzie w ramach swoich środków realizował powiat ciechanowski. Tak, mamy zabezpieczone środki na układ własny. Otrzymaliśmy 80% dofinansowania, to jest blisko 7 milionów. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetu miasta. Początek inwestycji planujemy drugie półrocze tego roku, a zakończenie to będzie najpóźniej pierwsze półrocze roku 2018.